Smacznego. Dziękuję. I co, zrobiłaś już? Tak, ale... Jest taka jak lubisz, czy nie? Jest pikantna jak lubię, ale to nie jest taka jak lubię najbardziej. Rozumiem. Co tam, Grzyzio? Chcesz, Wadzio? Ale ja no to zimna też jest. To zaraz ci mama tu da. Zimno, zimno. I tu jeszcze kiełbaska będzie. Taka superowa. Władek, a chcesz kiełbaskę ciepłą? Nie. A dziewczyny odwiedziły kiełbaskę? Tak. Bułeczka? Nie, dziękuję. Pomidorka? To też od nas. Ja jednak. Nie wiem, czy nie za szybko ich nie zdjąłem. Się zobaczy, nie? Wodę z kulerka sobie piesio wypija. Masz tam widelec? Nie, mam łyżkę. A, łyżka. Kiełbasa? No. Ostatnio jak Paulina w Lewiatanie kupiła, to też mówię, że dobra. I ta jest z Lewiatana? No to pięknie. No i jak się zapatrujesz na ten wyjazd jutrzejszy? Szczerze to brakuje mi jednego dnia. Na ogarnięcie za to różnych rzeczy. Nie mogliśmy pojechać po trzech. No możemy. Też mi się nie chce. Szczerze mówiąc. Love you. No, naprawdę ostra była ta kaszana. Dobrze, powinna być, nie? Tak. Co? Myślę sobie. O tym jutrze? No, to już czuję, że mamy postanowione. Się rzuciło. No
wiem, czy poczuł nawet. Co? Nie wiem, czy chociaż poczuł coś. No. Chodź. Bardzo ciekawy film nagrywamy. No nie? Brzydzi zawsze jest tak intensywnie, no? Mhm. Dobra. Chodź, chodź. Nie przedłużamy. Chodź, dam ci tego kaszanki. Wadek to jest gość, który często kiełbasę chce na zimno. Kaszankę też teraz sobie zażyczył na zimno, jak ale... Jak wstanie obiad, to musi poczekać zawsze. Ale jak nie musi jeść lodów, to nie je. No tak, nie jest jakiś... Jak może wybrać coś innego, to wybiera coś innego niż lody. Tak, ale jak dostanie obiad, cokolwiek by to nie było, to nigdy się nie weźmie od razu za jedzenie. Poczeka, aż mu całkowicie wystygnie. Ja na przykład tego nie rozumiem, bo dla mnie obiad musi być ciepły, zupa musi być gorąca, dla Władka nie. No, faktycznie.